Pragnę także poinformować, że ta sesja odbędzie się w tak zwanym trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W tym trybie jest to już nasza trzecia sesja. Witam panie i panów radnych, pana burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowskiego, pana zastępcę burmistrza, pana Wojciecha Czcińskiego, panią skarbnik, panią sekretarz, panią radcę Urzędu Miasta, zaproszonych pracowników Urzędu Miasta oraz zaproszonych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, a także oglądających transmisję sesji mieszkańców miasta Wąbrzeźno. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny jest pan Maciej Murawski, ale być może w trakcie sesji do nas dołączy. Przejdę teraz do kolejnego punktu, a mianowicie przypominam, że na adres poczty elektronicznej został do radnych wysłany protokół numer 24/2020 z sesji z dnia 16 grudnia 2020 roku. Protokół ten wysłany został w wersji edytowanej z możliwością wprowadzenia poprawek. Jeżeli nie było i nie ma uwag, uważam, że protokół ten został przez radnych przyjęty. Przedstawię teraz Państwu porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Miasta Wąbrzeźna. Punkt czwarty, przedstawienie porządku obrad. Punkt piąty, informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, informacja przewodniczących Komisji Rady Miasta dotycząca realizacji planów pracy w roku 2020. Punkt siódmy, informacja przewodniczącej Rady Miasta dotycząca realizacji planu pracy w roku 2020. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania powiatowe przewozy autobusowe 2021. Dziewiąty punkt, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Wąbrzeźnie. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia powiatowi wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nasz Mały Świat. Jedenasty punkt, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wąbrzeźno. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Chełmińskiej. Jest to drugi obszar. 14. punkt. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Wąbrzeźno. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie gminy miasto Wąbrzeźno programu Wyprawka Wąbrzeskiego Malucha. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. 17. punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy miasto Wąbrzeźno do rejestru należności publiczno-prawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru należności publiczno-prawnych. Punkt 18. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 19. Zamknięcie 25. sesji Rady Miasta. I teraz mam pytanie do Państwa. Czy pan burmistrz chciałby dokonać zmiany w porządku dzisiejszej sesji? Ja nie, dziękuję bardzo. Czy ktoś czy z Państwa radnych też ktoś chciałby wprowadzić zmianę? Nie widzę, nie słyszę, dziękuję. Wobec braku wniosków dotyczących zmiany porządku obrad przechodzę teraz do realizacji kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji.
Przypominam, że wniosek w przedmiocie zmiany porządku obrad może zostać wniesiony w każdym czasie trwania sesji i wymaga uzyskania w drodze głosowania bezwzględnej większości głosów. Nie było takich wniosków, zatem przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Jest to informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym. I bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Kolejny okres międzysesyjny, po raz kolejny w trudnym czasie, czasie pandemii, charakteryzujący się specyfiką, pewną inną specyfiką pracy. Jako urząd oczywiście obsługujemy klientów, pracujemy zdalnie, staramy się ograniczać kontakty pracowników między sobą. Niemniej jednak też ograniczone są pewne moje spotkania z osobami z zewnątrz. Dlatego w większej mierze dzisiejsze sprawozdanie z okresu międzysesyjnego zawiera informacje o pewnych działaniach formalnych, uzgodnieniach, decyzjach podjętych w tym okresie międzysesyjnym. Wiemy, to był przełom roku i początek nowego roku, więc to w dużej mierze są przygotowania do zawierania umów funkcjonowania bieżącego na rok 2021. Niemniej jednak kilka pozycji chciałbym zreferować i omówić, pozycji, które ze spotkań, które się pojawiły, bądź spotkań, bądź wydarzeń w tym czasie. A mianowicie 21 grudnia spotkałem się z mieszkańcami budynku przy ulicy Wolności 34. Dyskutowaliśmy na temat pewnego problemu, ponieważ ogłosiliśmy przetarg i zamierzamy sprzedać działkę przy ulicy Strażackiej. Na tej działce niestety część mieszkańców mieszkających przy ulicy Wolności 34 ma swoje ogródki działkowe. Musieliśmy te umowy dzierżawy tych ogródków wypowiedzieć, ale wypracowaliśmy rozwiązanie. Dzisiaj widziałem pewną mapkę. Mieszkańcy, może nie będzie to w pełni tak duża powierzchnia ogródków, jaką dotychczas dysponowali, ale będą mieli możliwość wzięcia udziału w przetargu. Wydzieliliśmy 5 ogródków po 40 metrów kwadratowych. One będą wydzielone także pod kilka grządek warzyw, czy pod jakieś urządzenia do odpoczynku, ławeczkę, na pewno to starczy. Także mam nadzieję, że pracownicy jakoś nam wybaczą, a nam tą działkę przy Strażackiej uda się sprzedać i wybudować budynek wielorodzinny. 22 grudnia spotkaliśmy się z zespołem w sprawie programu pracowniczych planów kapitałowych. Mamy obowiązek od 2021 roku stworzyć taką możliwość przystąpienia pracowników i na operatora jeszcze w ubiegłym roku wybraliśmy Bank PKO BP. 7 stycznia, ciekawe spotkanie, uczestniczyłem w przekazaniu placu budowy. Spotkanie miało miejsce w siedzibie RWTBS-u, a plac budowy dotyczył gruntów pod budowę bloku Dantyszka 10. Firma Kombut z Brodnicy wygrała przetarg, będzie budowała ten blok za 4,5 miliona złotych i właśnie 7 stycznia nastąpiło przekazanie placu budowy. Były też w tym czasie deklaracje szybkiego rozpoczęcia budowy. No niemniej jednak po tym terminie znacznie spadły temperatury i zima pokazała zęby, więc jeszcze póki co roboty dużą parą nie ruszyły. 11 stycznia spotkałem się z prezesem RWTB, z panem Marianem Świsiem i pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej. Właśnie dyskutowaliśmy w temacie tego bloku na Dantyszka 10, kwestie dotyczące naboru wniosków. Ten nabór trwa, może dopowiem, że kilkanaście wniosków już zaopiniowanych pozytywnie przez TBS i posiadających zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego wniosków już do nas trafiło. Przypomnę, mamy miejsc 24, na tą chwilę bodajże już chyba 12 wniosków trafiło do urzędu, także nabór jest do 26 lutego. Mam nadzieję, a może nawet jestem i przekonany, że uda nam się zapełnić pełen blok w wymaganym terminie. 13 stycznia nawet dwukrotnie uczestniczyłem w wideokonferencjach organizowanych przez sztab pana wojewody kujawsko-pomorskiego. Tego dnia właśnie odbyły się 2 spotkania, których przedmiotem były ruszający proces szczepień. Też pewne informacje od pana wojewody otrzymywaliśmy wcześniej pisemnie o tym, że musimy zorganizować, zostaje to na nas scedowane, organizacja dowozów na szczepienia osób, które mają problem samemu dotrzeć do miejsca szczepienia. I też dostaliśmy
decyzję o obowiązku tworzenia stanowiska koordynatora gminnego, miejskiego koordynatora szczepień. Na takiego koordynatora wyznaczyliśmy panią Kornelię Madejską, kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia. I pani Kornelia tą funkcję pełni. Wszelkie informacje na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej, więc jeżeli ktoś chciałby albo ma problemy z ustaleniem pewnych faktów dotyczących szczepień, kolejek, terminów, zgłoszeń, rejestracji, zapraszamy do naszej strony i ewentualnie o kontakt z koordynator programu. Postaramy się na wszelkie pytania odpowiedzieć. 20 stycznia odbyła się ważna rocznica w historii Wąbrzeźna, niemniej jednak w tym roku w bardzo ograniczony sposób świętowana, mianowicie to już 101 rocznica powrotu Wąbrzeźna do macierzy. Pamiętamy, chyba większość z nas pamięta, w zeszłym roku jeszcze przed wybuchem pandemii mieliśmy gości z Niemiec, świętowaliśmy 100. rocznicę, wjechały do Wąbrzeźna wojska Andersa, były organizowane występy na placu Jana Pawła II i szereg uroczystości innych. Niestety w tym roku takiej możliwości nie ma i musieliśmy skromnie w ograniczonym składzie złożyć kwiaty pod tablicą Sokoła przy kościele. I to też uczyniliśmy w towarzystwie pani przewodniczącej Rady Miasta, pani radna była, zastępca i przedstawiciele starostwa powiatowego. 22 stycznia w ubiegły piątek wraz z zastępcą panem Wojciechem Szymińskim spotkaliśmy się z panią Małgorzatą Zaleśną. Pani Małgorzata po 40 latach pracy zawodowej na rzecz Wąbrzeźna, ostatnie lata była dyrektorką powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Wąbrzeźnie. W dniu 25 stycznia pani Małgorzata przeszła na emeryturę. Pożegnaliśmy się, podziękowaliśmy sobie za współpracę, wymieniliśmy się drobnymi prezentami. No i ja w imieniu też mieszkańców podziękowałem pani Małgorzacie, bo tak naprawdę na emeryturę mogła przejść wcześniej, ale przeszła z nami ten bardzo ciężki rok. Wiemy jaki rok ma za sobą sanepid, służby sanitarne, jak ciężki to był rok dla nich, jak wielką pracą byli obciążeni, także jeszcze raz dzisiaj dziękuję serdecznie pani Małgorzacie za tę wieloletnią służbę na rzecz miasta i mieszkańców i nie tylko, bo to było oczywiście dla mieszkańców powiatu i życzymy wszystkiego dobrego na innej ścieżce drogi teraz już na emeryturze. Dopisałem jeszcze, czego państwo radni nie mają, ale wydarzenie z poniedziałku, bo zostałem zaproszony do udziału w programie samorządni prowadzonym przez telewizję Bydgoszcz. Wraz z wójtami Lisewa i Aleksandrowa Kujawskiego dyskutowaliśmy o pandemii, a tak naprawdę o gospodarce w trakcie pandemii, o bolączkach, problemach, metodach pomocy samorządów dla lokalnej gospodarki, ale też rozmawialiśmy o pieniądzach unijnych, o naszej przyszłości, o szansach i problemach samorządu. Kto ma chęć zapoznać się z tą tematyką, zachęcam do odwiedzenia strony internetowej TVP Bydgoszcz. Tam jest link do tego programu. Wśród tych licznych pozycji związanych z przetargami, konsultacjami wymienię może jedną czy dwie, które szczególnie moim zdaniem zasługują na uwagę, a mianowicie 14 stycznia ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż działki, o której wspominałem już referując wcześniej, czyli przy ulicy Strażackiej. To jest prawie 3000 metrów kwadratowych gruntów pod budownictwa wielorodzinnego. O kilku deweloperach zainteresowanych budową bloków w tamtym miejscu wiemy. Liczymy, że będzie tych deweloperów zainteresowanych sporo i w przetargu osiągniemy jak najwyższą cenę za sprzedaż działki. Przygotowaliśmy ofertę kompleksową wraz z mapami, wraz z badaniami geologicznymi, tak żeby przyszły deweloper nie był zaskoczony jakimiś warunkami gruntowymi, żeby od razu wiedział, co go może czekać na tej działce. Liczymy, że przetarg, który odbędzie się 15 lutego, zakończy się powodzeniem. Jeszcze 22 stycznia też istotne wydarzenie. Odbyło się spotkanie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Wpłynęło 20 wniosków od 13 organizacji. Wszystkim wnioskodawcom przyznano łączne dotacje na kwotę
326 700 zł. Pozostaje nam tylko kibicować, że te kwoty pozwolą organizacjom na realizację swoich działań i zamierzeń, a koronawirus, epidemia nie będzie w sposób bardzo znaczny utrudniała tych planów i realizacji planowanych przedsięwzięć. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Są pytania do pana burmistrza? Czy ktoś z państwa? Nie widzę. Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo. I może przejdźmy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie do informacji przewodniczących Komisji Rady Miasta dotyczących realizacji planów pracy w roku 2020. Sprawozdania te wcześniej zostały przesłane wszystkim radnym. Należy pamiętać, że stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju wirusem COVID-19 bardzo utrudnił pracę, funkcjonowanie pracy tych komisji, co przełożyło się też na realizację przyjętych planów pracy. Ale komisje pomimo tak trudnych warunków działały i teraz bardzo poproszę o przewodniczących komisji o krótkie sprawozdanie. Może zaczniemy od komisji rewizyjnej, tak? Poproszę pana Sławomira Jabłońskiego o przedstawienie tego, czym komisja zajmowała się w roku 2020. Dzień dobry, witam państwa. Komisja rewizyjna w składzie Sławomir Jabłoński, przewodniczący, Sebastian Ignasiak, wiceprzewodniczący, Małgorzata Biewal, członek i Robert Żurzawski, członek, zrealizowała w całości zatwierdzony w drodze uchwały nr 15 przez 102 przez 19 Rady Miasta Wąbrzeźnia z 20 grudnia 2019 roku plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. I tak chronologicznie 25 maja 2020 roku członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym Miasta Wąbrzeźno, uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Miasta Wąbrzeźna za 2019 rok i podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wąbrzeźna za 2019 rok. Na tym samym posiedzeniu przygotowano dokumenty i wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół w Toruniu. 19 października 2020 roku członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z informacją dotyczącą wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków, zobowiązań oraz realizacji inwestycji. Na tym samym posiedzeniu członkowie komisji wysłuchali informacji dotyczących kosztów poniesionych przez burmistrza Wąbrzeźna w ramach delegacji służbowych w trzech pierwszych kwartałach 2020 roku oraz realizacji interpelacji i wniosków składanych przez radnych Rady Miasta w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej opiniowali projekty uchwał na sesję Rady Miasta w ramach wspólnych posiedzeń komisji, w tym projekt budżetu na 2021 rok. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, nie słychać, mikrofonik poprosimy. Co? Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za to sprawozdanie i przejdziemy do kolejnego, a mianowicie do sprawozdania z realizacji planu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i poproszę pana Sebastiana Izbranta o kilka słów. A więc tak, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku realizowała plan pracy przyjęty uchwałą nr 15/101/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na rok 2020. Komisja pracowała w składzie Sebastian Izbrant przewodniczący, Iwona Ciesielska-Dąbrowska członek, Mateusz Lewański członek, Beata Wiśniewska członek i Maciej Murawski członek komisji. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku. Pierwsze posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbyło się w dniu 12 lutego. Tematem posiedzenia komisji było rozpatrzenie petycji złożonej przez panią Renatę Sutor dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie likwidacji opłat za parkowanie w szpitali, kościołów, sądów, urzędów, starostw, urzędów skarbowych i tym podobnych oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w ramach posiadanych kompetencji na powyższym posiedzeniu podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji i przygotowali projekt uchwały Rady Miasta wraz z uzasadnieniem, który przedstawiony został Radzie Miasta Wągrzeźnia w celu ostatecznego rozstrzygnięcia przedmiotowej petycji. Kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w dniu 25 maja i również tematem posiedzenia było rozpatrzenie petycji złożonej przez panią Renatę Sutor w zakresie zmiany prawa miejscowego oraz poprzez wprowadzenie lokalnej tzw. tarczy antykryzysowej. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z posiadanymi kompetencjami podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji, której załącznikiem był projekt uchwały Rady Miasta Wągrzeźnia wraz z uzasadnieniem. Powyższy projekt uchwały przedstawiony został Radzie Miasta celem rozstrzygnięcia przedmiotowej petycji. Ponadto członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji Rady, gdzie opiniowali składane do uchwalenia na sesji projekty. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu i może teraz poproszę o przedstawienie sprawozdania przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa, panią Beatę Wiśniewską. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa realizowała plan pracy przyjęty uchwałą nr 15/101/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wągrzeźno na rok 2020. Komisja pracowała w następującym składzie: Beata Wiśniewska, przewodnicząca komisji, oraz członkowie: Aleksander Czarnecki, Iwona Cisielska-Dąbrowska, Anna Fabrykiewicz, Sebastian Ignasiak, Eleonora Orczykowska, Edward Wierak. Tematyka posiedzeń komisji była zgodna z przyjętym planem oraz wynikała z aktualnych potrzeb związanych z pandemią COVID-19. W posiedzeniach komisji w celu przybliżenia omawianych zagadnień uczestniczyli zaproszeni goście. Komisja zajmowała się także opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na sesji Rady Miasta oraz innych materiałów przedstawianych na sesjach Rady Miasta w zakresie kompetencji komisji. W lutym komisja odbyła się w Wągrzeskim Centrum Terapii Profilaktyki i Integracji Społecznej. Pani dyrektor Dorota Gumuła przekazała informacje dotyczące przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii na terenie miasta oraz udzielania pomocy osobom z problemem alkoholowym, poradnictwa psychologicznego, pomocy prawnej, pomocy w zakresie problemów wychowawczych, podejmowania interwencji w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu, udzielania wsparcia dla osoby po ukończonej terapii, oferty zajęć profilaktycznych dla szkół podstawowych. W czerwcu podczas posiedzenia podsumowano pracę wolontariuszy podczas pandemii, omówiono udzielone formy pomocy, omówiono najczęstsze problemy osób samotnych i starszych. Komisja wypracowała wnioski do dalszej pracy. W listopad na posiedzeniu obecna była dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Wróblewska. Tematem wiodącym były problemy związane z ograniczeniami w funkcjonowaniu społeczności lokalnej w związku z pandemią. Omówiono system wsparcia dla osób starszych oraz podjęto decyzję o wznowieniu działania wolontariuszy. Opracowano formy współpracy i sposoby komunikowania się. Ponadto członkowie komisji brali udział w spotkaniach, na którym powołano zespół wolontariuszy do akcji Seniorzy Zostań w Domu i włączyli się w pomoc osobom samotnym potrzebującym wsparcia podczas pandemii. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. I teraz poproszę pana Marcina Lewickiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta, to podobnie jak dwie poprzednie komisje, trzy przepraszam nawet, tak samo realizowały plan pracy przyjęty uchwałą nr 15/101/19 z 20 grudnia 2019 roku. Oczywiście zgodnie z planami pracy Komisji Rady Miasta Wągrzeźnia na 2020 rok.
Jeśli chodzi o skład osobowy, Marcin Lewicki, przewodniczący komisji, członkowie Małgorzata Biewald, Anna Fabrykiewicz, Sebastian Izbrand, Sławomir Jabłoński, Maciej Murawski oraz Elona Rączykowska. Tak jak już wspomniała na początku pani przewodnicząca i moi przedmówcy, koleżanki i koledzy, oczywiście w związku z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 oraz oczywiście uwzględniając obostrzenia, jakie obowiązywały w naszym kraju od połowy, przypominam już połowy marca ubiegłego roku, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji no niestety też opracowała w ograniczonym zakresie. W roku 2020 z wszystkich planowanych komisji, jakie miały się odbyć, niestety była się tylko jedna, oczywiście tylko w formie zdalnej. W trakcie tej komisji omówiliśmy funkcjonowanie, między innymi oczywiście tych najważniejszych rzeczy, funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych w czasie pandemii, potrzeby oczywiście remontowe na przyszły rok 2021, inwestycje, które się niestety nie udały, związane z COVID-em w 2020 roku. Podjęty też był między innymi też temat oczywiście trochę gorący na jesieni i zimę, czyli wyposażenie w przedszkolu Bajka, ale też i oddziałach przedszkolnych w SP2, w SP3, jeśli chodzi o tematy podłogowe dla dzieci. Do innych spraw, do ważniejszych takich wydarzeń w ubiegłym roku 2020 nie było uchwalenie na posiedzeniu 22 sesji Rady Miasta Wąbrzeźna z dnia 21 października. To jest ta ostatnia, kiedy jeszcze była ta ostatnia sesja stacjonarna, że tak powiem. Wtedy uchwalono uchwałę dotyczącą zmiany właśnie wynikającą z wprowadzenia zmian w statucie gminy miasta Wąbrzeźnia. Chodzi o nową nazwę. Jak już teraz wszyscy wiemy, ona brzmi Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Przypominam, że wcześniejsza wersja nazwa brzmiała Komisja Oświaty, Sportu i Rekreacji. Zabrakło tego słowa kultury. Ono kiedyś było, ale w ubiegłym roku na tej sesji właśnie 22 z 21 października powróciła. Kolejna sprawa. W roku 2020 oczywiście członkowie Komisji Oświaty uczestniczyli również w ramach zespołu. Przypominam, powołany w 2019 roku. To był zespół, który zajmuje się wieloletnim planem rozwoju oświaty na terenie gminy miasta Wąbrzeźna. Oczywiście oprócz członków Komisji Oświaty też są i dyrektorzy placówek oświatowych oraz oczywiście burmistrzowie i kierownik oświaty w Urzędzie Miasta. Ponadto członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji uczestniczyli oczywiście w wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Miasta, gdzie opiniowali wspólne składane na obradach sesji projekty uchwał w zakresie kompetencji, przedmiotu działania komisji, a także opiniowali oczywiście projekt budżetu już na przyszły rok, obecny już 2021. Ponadto też na grudniowym posiedzeniu właśnie wszystkich komisji Rady Miasta też przyjęliśmy plan pracy Komisji właśnie Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na obecny 2021 rok. Oczywiście też tu należy wspomnieć o w czasie pandemii o współpracy tutaj z panem wiceburmistrzem, panem Sławomirem Strzcińskim, który jest oczywiście odpowiedzialny tutaj za między innymi oświatę, panią Kornelią, kierownik oświaty w Urzędzie Miasta, która na bieżąco nas informowała radnych na temat poczynień. Oczywiście chodzi o oświatę miejską, tak? W czasie pandemii, czy to mailowo, czy właśnie na jakichś wspólnych komisjach, czy jakimś zdalnych spotkaniach. No tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie z zeszłego roku komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. I ostatnia komisja jest to Komisja Budżetu, Gospodarki, Budownictwa i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska. I poproszę o kilka zdań pana Aleksandra Czarneckiego. Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetu, Gospodarki, Budownictwa i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska Rady Miasta Wąbrzeźna realizowała plan pracy na mocy uchwały, o której moi przedmówcy mieli już okazję mówić, więc nie będę numerycznie tejże uchwały przywoływał. Komisja pracowała w składzie. Aleksander Czarnecki przewodniczący, Aleksandra Basikowska, Mateusz Lewański, Marcin Lewicki, Edward Wierat i Robert Lewicki. Podobnie jak i poprzednie komisje borykaliśmy się w realizacji planu pracy z kłopotami związanymi z pandemią koronawirusa. Stąd też szczególnie w drugim półroczu ograniczony zakres funkcjonowania komisji. W minionym roku komisja odbyła 3 posiedzenia, w tym 2 połączone z przeglądami na terenie miasta. Członkowie komisji uczestniczyli we wszystkich wspólnych posiedzeniach Komisji Rady Miasta odbywających się przed sesjami, w
trakcie których opiniowano przygotowywane na sesję projekty uchwał oraz inne materiały w zakresie kompetencji komisji. Na kolejnych posiedzeniach realizowaliśmy następującą problematykę. 19 maja 2020 roku wizja lokalna pomnika żołnierza polskiego na placu Jana Pawła II oraz w efekcie tejże wizji wniosek do burmistrza miasta w sprawie określenia kosztów renowacji pomnika. W trakcie tego samego posiedzenia dokonaliśmy oceny realizacji inwestycji realizowanych przez gminę miastową Rzeźno w 2019 i 2020 roku oraz dokonaliśmy przeglądu wszystkich inwestycji drogowych na terenie miasta. W ramach jak gdyby zebrania komisji mieliśmy również okazję do spotkania z mieszkańcami bloku przy ulicy Legionistów, a spotkanie to dotyczyło pewnych kontrowersji dotyczących właśnie realizowanej przy tym bloku inwestycji drogowej. No i mam wrażenie, że dzięki temu spotkaniu udało się jak gdyby konfliktową sytuację zażegnać i znaleźć kompromis pomiędzy planami projektowymi, a oczekiwaniami mieszkańców tegoż bloku. 25 czerwca 2020 roku dokonaliśmy kompleksowej rejestracji inwestycji realizowanych w rejonie Podzawcza, w tym szczególnie oczywiście rejestracji inwestycji komunalnych oraz dokonaliśmy analizy możliwości dojazdu do powstającego bloku mieszkalnego właśnie w rejonie Podzawcza. W tym posiedzeniu, ze względu chyba na wagę problematyki poruszanej, uczestniczyła także spora grupa radnych spoza komisji. I na ostatnim zebraniu w dniu 2 grudnia 2020 roku przyjęliśmy opinię i stanowisko w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-32 oraz opinię i stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy miastowej Rzeźno na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy państwo macie pytania do przewodniczących komisji? Czy pojawiły się jeszcze jakieś? Nie widzę. Nikt się nie zgłasza. Zatem przejdziemy do kolejnego punktu, a mianowicie tym razem ja państwu przedstawię, jak Rada Miasta realizowała swój plan pracy w roku 2020. Spotkaliśmy się na 9 sesjach, w tym na 8 sesjach zwołanych na mocy ustawy i na jednej sesji nadzwyczajnej na wniosek pana burmistrza. Ponadto 20 stycznia 2020 roku radni oraz zaproszeni goście uczestniczyli w tak zwanej uroczystej sesji, która odbyła się w Omrzeskim Domu Kultury z okazji setnej rocznicy powrotu Wąbrzeźna do macierzy. Podczas tej sesji radni przyjęli stanowisko Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie setnej rocznicy powrotu Wąbrzeźna do macierzy oraz podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem setnej rocznicy powrotu Wąbrzeźna do macierzy. Stan zagrożenia epidemiologicznego spowodował, że Rady Miasta w listopadzie i w grudniu 2020 roku obradowali na sesjach w tak zwanym trybie zdalnym. Także i ta sesja wykorzystuje taką możliwość. W roku 2020 Rada Miasta podjęła 63 uchwały. Zapoznaliśmy się też z wieloma dokumentami, między innymi ze sprawozdaniem z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2019. Sprawozdaniem z realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego, także za poprzedni rok. Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Informacją o formach i wielkości udzielonej w 2019 roku pomocy społecznej w naszym mieście. Zapoznaliśmy się też ze sprawozdaniem z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2019.
Oczywiście radni zapoznali się także z raportem burmistrza Wąbrzeźna o stanie gminy za rok 2019 i sprawozdaniem z wykonania budżetu także za ten rok. Ponadto bardzo istotnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miasta Wąbrzeźno w 2020 roku były uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla pana burmistrza, uchwała w sprawie budżetu miasta na rok 2021, czy uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miasto Wąbrzeźno na lata 2021-2032. Staraliśmy się ten założony przez nas plan realizować systematycznie i myślę, że w większości przypadków nam to się udało. Nauczyliśmy się też obradować w trybie zdalnym. Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do sesji stacjonarnych i będziemy mogli się spotykać na żywo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do przedstawionego planu pracy Rady Miasta? Nie widzę, zatem przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do podejmowania uchwał. Pragnę poinformować, że wszystkie złożone na 25. sesję Rady Miasta Wąbrzeźno projekty uchwał zostały przedstawione i omówione podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miasta, które odbyło się 25 stycznia. Oczywiście to posiedzenie odbyło się także w trybie zdalnym i wszystkie te projekty uchwał zostały przez komisję Rady zaopiniowane pozytywnie. I może przejdę teraz już do kolejnego punktu, a mianowicie do pierwszej uchwały. Przeczytam jej treść. Uchwała numer 25/167/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia powiatowi wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania powiatowe przewozy autobusowe 2021. I poproszę teraz, aby tę uchwałę omówił pan burmistrz lub pani skarbnik. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Na komisjach wspólnych pani skarbnik referowała, więc teraz może ja wyręczę panią skarbnik. Trzy kolejne uchwały dotyczą, to są tak naprawdę kwestie formalne, ponieważ merytorycznie o tych pomysłach, o tych dotacjach rozmawialiśmy przy pracach nad budżetem tego, ale procedura wymaga, aby pomimo zapewnienia pieniędzy w budżecie na początku kolejnego roku w formie dotacji środki przekazać na pewne działania pana starosty. I pierwsza z tych uchwał dotyczy, tak jak pani przewodnicząca przeczytała, zadania powiatowe przewozy autobusowe 2021. Przypomnę, że w zeszłym roku już takie przewozy w drugiej połowie roku funkcjonowały. Podjęliśmy decyzję, że jeszcze w roku 2021 program nadal wejdziemy. Program, realizatorem programu jest pan starosta. Dotacja z rządowych pieniędzy do przewozów autobusowych jest w kwocie 3 zł do 1 km. A Wąbrzeźno korzysta oprócz tego, że przewozy działają na terenie całego powiatu i do Wąbrzeźna docierają mieszkańcy całego powiatu, to w samym Wąbrzeźnie funkcjonują 3 linie autobusowe i na ten cel zamierza się przeznaczyć kwotę 128 839 zł i 44 grosze. I to jest właśnie dotacja do opłacenia części, która no nie jest w stanie się sfinansować oprócz cen biletów, oprócz tej części wykupionej w formie biletów przez użytkowników i dotacji krajowej. Także proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy są pytania dotyczące tej uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu?
Czekamy na wyniki głosowania. To, jaki jest wynik? Ja powiem. Przedstawiam teraz Państwu wyniki głosowania. W obradach uczestniczy 14 radnych. Wszyscy głosowali za podjęciem tej uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 25/168/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia powiatowi wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności społecznej Straży Rybackiej Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie. I ponownie poproszę pana burmistrza o kilka zdań na temat tej uchwały. Dziękuję. Jak corocznie starosta wąbrzeski zwraca się do nas z wnioskiem o dofinansowanie działalności właśnie Społecznej Straży Rybackiej. My, tak jak w przypadku poprzedniej uchwały, kwotę, którą zamierzamy przeznaczyć, zapewniliśmy w budżecie. Jest to kwota 600 zł, może niewiele, ale o tyle właśnie Straż Rybacka wnioskuje. Są to środki głównie na paliwo przeznaczone, bo przypomnę, że ta Straż Rybacka jest społeczna, ale w związku z tym, że jesteśmy miastem trzech jezior i bardzo nam zależy na dbałości i porządku i braku przede wszystkim kłusownictwa na naszych jeziorach, to zachęcam Państwa do przyjęcia tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy są pytania? Nie widzę. Zatem możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu w sprawie tej uchwały? Czekamy na wyniki głosowania. Ogłaszam wyniki. Jak i poprzednia uchwała, także i ta została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Bardzo dziękuję. I kolejna uchwała, uchwała numer 25/169/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia powiatowi wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu Nasz Mały Świat. I po raz kolejny pan burmistrz, proszę. Ostatnia z dzisiejszych uchwał dotacyjnych dotyczy projektu, tak jak pani przewodnicząca przeczytała, Nasz Mały Świat. To jest projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu wąbrzeskiego, a kwota planowana do przekazania w formie dotacji 2000 zł jest to kwota wyliczona z pewnego w pewnej proporcji wynikająca z ilości osób z terenu miasta korzystających z projektu. Także jak najbardziej szczytny cel. Zachęcam Państwa do pozytywnego głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania kolejnej uchwały. To już mamy. Nasz Mały Świat. Tak.
Dobrze, proszę Państwa, kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Dziękuję za głosowanie. Ogłaszam wyniki głosowania. Nadal jest nas 14. Wszyscy Państwo głosowali za podjęciem tej uchwały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała, uchwała numer 25, /170/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021. I nie wiem, pani skarbnik lub pan burmistrz, poproszę o omówienie tej uchwały. Może jeszcze ja. A dla pani skarbnik też coś zostawimy, myślę, na koniec dzisiejszych uchwał. Niniejsza uchwała dotyczy tak naprawdę trzech kwestii, trzech przesunięć w budżecie, a mianowicie dokonanie korekty zmian w wydatkach z zasobu komunalnego. Chodzi o przesunięcia wydatków z bieżących na wydatki majątkowe związanych z remontami w substancji komunalnych. Chodzi o budynki termomodernizacji budynku Grudziąska 17. Cieszy mnie, że udało nam się w końcu zrobić porządek z elewacją tego budynku. Jest on w bardzo eksponowanym miejscu przy ulicy Grudziąskiej. Ruchliwa trasa i piesza i dla pojazdów, więc już nie straszy. Nie ma odpadających elementów tynku z tego budynku. A przypomnę, że powstała fajna, duża ściana, na której zamierzamy stworzyć jakiś mural, o ile pozyskamy na to środki. Ale w ramach też tych wydatków zrealizowano przebudowę budynków na 20 stycznia 16 i budynku przy Dolnej 12. Ja przypomnę Państwu, że ta nasza wspólna decyzja w ubiegłym roku, że pozwalamy sobie finansowo na dokonanie tych remontów, wynikała z naszej dyskusji, ale też ze środków, które otrzymaliśmy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w części zamierzaliśmy przeznaczyć właśnie na te długo wyczekiwane, aczkolwiek drobne remonty. Druga zmiana dotyczy wprowadzenia zmian w wydatkach bieżących między paragrafami Wydziału Inwestycji i Geodezji, a chodzi dokładnie o kwotę zaplanowaną na ekspertyzę geologiczną. Ja wspominałem wcześniej przy referowaniu działalności międzysesyjnej, że robiliśmy dwa opracowania geologiczne, jedno dla działki przy ulicy Strażackiej, żeby właśnie sprzedając inwestor wiedział, co tam ma powstać, ale też robiliśmy drugie opracowanie geologiczne dla działki naszej, jego terenu przy ulicy Okrężnej. To jest teren inwestycyjny, który też zamierzamy w tym roku intensywnie promować i też chcemy tą geologię mieć, żeby inwestorzy czy zainteresowani wiedzieli, co pod ziemią się kryje. Ostatnia zmiana polega na wprowadzeniu planu na dotację dla przedszkola Jedno Słońce. Tam było trochę zamieszania pod koniec roku ubiegłego. Ta dotacja się nie pojawiła w systemie informacji oświatowej. Nie wiadomo dlaczego, czy zgłoszenie dzieci, ale ostatecznie w SIO dane dzieci się pojawiły i możemy tą kwotę wnioskowaną dotacji przesunąć. W ramach, pani skarbnik zaproponowała przesunięcia w ramach właśnie wydatków oświatowych, a mianowicie z dotacji dla niepublicznego przedszkola Alpido, które no, oceniane jest, że środki są wystarczające, żeby pokryć zapotrzebowanie obu jednostek oświatowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się od podjęcia tej uchwały? Dziękuję za głosowanie. Zaraz będziemy znali wyniki. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Zatem głosowaliśmy jednogłośnie. I kolejna uchwała
Uchwała nr 25, łamane przez 171, łamane przez 21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wąbrzeźno. I po raz kolejny poproszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szeroko referowaliśmy, dyskutowaliśmy też na wspólnym posiedzeniu komisji. Ja może tylko przypomnę, przybliżę mieszkańcom, osobom, które nas obserwują, że ustawa prawo wodne nakłada na samorządy obowiązek właśnie od stworzenia czy wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji i podjęcia uchwały w tej sprawie. Co to jest aglomeracja? Jest to obszar, z którego ścieki sanitarne ciążą do jednej wspólnej oczyszczalni. No i w związku z tym, że ścieki z terenu naszych sąsiednich gmin trafiają w dużej mierze do oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie, to my jesteśmy odpowiedzialni jako miasto Wąbrzeźno za opracowanie, przyjęcie takiej uchwały. Oczywiście dane merytoryczne, wkład do uchwały, granice, obszary z gmin sąsiednich to są materiały, które muszą opracować dla nas gminy, dlatego przy współpracy właśnie z gminami, po zaopiniowaniu niniejszego projektu uchwały przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz również przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uchwała i program do niej zyskuje kształt taki, jak został przedstawiony. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika też z tego, że poprzez zmianę przepisów poprzednio przyjęte uchwały miały moc prawną do końca ubiegłego roku i żeby dalej mogło funkcjonować kwestia aglomeracji, na przykład ewentualnych dotacji dla samorządów czy dla naszej spółki NZFIK, no, wymagane jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wąbrzeźnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Zatem przechodzimy do podjęcia uchwały. Proszę państwa, kto jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Nadal nie dotarł do nas pan Maciej Murawski. Wszyscy radni głosowali za podjęciem tej uchwały. Zatem przeszła ona jednogłośnie. I kolejna uchwała. Uchwała nr 25, łamane przez 172, łamane przez 21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Chełmińskiej, obszar drugi. I po raz kolejny pan burmistrz, proszę. Szanowni państwo, tak naprawdę plan dla całego miasta, plan miejscowy dla całego miasta funkcjonuje, został przyjęty uchwałą w 2003 roku. Od tego czasu szereg razy zmieniano niektóre obszary zlokalizowane na tym planie i tak naprawdę te zmiany są wywołane tym, że przez lata zmienia się spojrzenie na zapotrzebowanie przestrzenne pewnych terenów, funkcjonalność pewnych terenów i podobnie jest w przypadku niniejszej uchwały. Tutaj wnioskodawczyni, właścicielka działki nr 78 zlokalizowanej przy ulicy Chełmińskiej, na załączniku graficznym państwo radni widzą, gdzie jest ta działka, ale może dopowiem, że to jest działka vis-a-vis starej drogi powiatowej na Wronie. Jest to działka prywatna. W chwili obecnej plan miejscowy przewiduje tam lokalizację w pasie przy drodze przy ulicy Chełmińskiej, to jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe. Natomiast w drugiej części działki, pewnie to jest te obszarowo jakieś 2/3 działki, plan przewiduje tam usługi przemysł. Właścicielka działki zwraca się z wnioskiem, aby zapisy skorygować i nie brzmiały one właśnie co do tej drugiej części działki jako przemysł, usługi
czyli takie no, oddziaływania dosyć istotne dla sąsiadów, ale żeby wprowadzić tam zapisy umożliwiające lokalizację zabudowy jednorodzinnej. W związku z tym, że propozycja jest zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastową Brzeźno oraz merytorycznie jest zasadna, proponuje się przystąpienie do uchwały, proponuję podjęcie uchwały i przystąpienie do procedury. Oczywiście procedura jest zgodna z ustawą o planowaniu zagospodarowania przestrzennym. Jest to procedura wielomiesięczna oparta na kilkukrotnych uzgodnieniach i projektu gotowego przez instytucje i organy opiniujące, poddana konsultacjom społecznym, więc na etapie procedowania planu będzie można się wypowiedzieć, wszyscy mogą się wypowiedzieć, tym bardziej strony sąsiedzi sąsiadujący z tą nieruchomością. Wobec tego proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana burmistrza? Nikt z państwa nie ma. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Stwierdzam, że w głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy jednomyślnie głosowali za podjęciem tejże uchwały. Dziękuję bardzo. I kolejna uchwała, uchwała numer 25, /173/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Wąbrzeźno. I poproszę pana burmistrza. W przypadku tej uchwały ja może poprosiłbym zastępcę pana Wojciecha Czcińskiego. Dobrze. Proszę pana Wojciecha Czcińskiego o omówienie tej uchwały. Jest z nami pan Wojciech Czciński. A jeżeli chwilowo nie ma, to może oczywiście. Pan jest, tak. Oczywiście tak. Jestem. Tylko musiałem włączyć mikrofon. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o uchwałę, to dotyczy ona zmiany obszaru obejmującego wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się w miejskich szkołach. Wojewoda w piśmie z 30 września 2020 roku sprecyzował przepisy wynikające z ustawy o systemie oświaty. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów kształcących się w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Wąbrzeźno, będzie skierowany do wszystkich uczniów miejskich szkół, którzy będą objęci programem, a nie tylko do mieszkańców gminy Miasto Wąbrzeźno, jak to było dotychczas. Wielokrotnie ten temat był podejmowany i postanowiliśmy również tutaj iść na rękę wszystkich uczniów. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały uważam, że jest w pełni uzasadnione i proszę o przegłosowanie. Dziękuję. Dziękuję panu Wojciechowi Czcińskiemu. Czy są pytania odnośnie tej uchwały? Ja przypominam, że na wspólnych komisjach dokonaliśmy drobnych korekt, tak? Pani kierownik Wydziału Oświaty wyjaśniła, skąd te zmiany się biorą, a mianowicie wykreśliliśmy zapis dotyczący tego, że wyróżnieni i nagrodzeni mogą zostać uczniowie za na przykład bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie. To zachowanie oczywiście zostało wszędzie usunięte, także mamy już nową wersję uchwały i proszę państwa o głosowanie. Chyba widzimy jeszcze podniesioną rękę. Tak, pan Aleksander Czarnecki, proszę. Dziękuję, pani przewodnicząca. No, należałem do osób, które
wnioskowały o zmianę i chciałbym powiedzieć, że jestem ogromnie usatysfakcjonowany, że tenże projekt tak szybko został przedstawiony Radzie, że już w przyszłym roku szkolnym sytuacja nieprzyjemna, jaka miała miejsce i w minionym roku szkolnym i przed 3 laty się pomogła. Bowiem do tej pory w rzeczy samej, jak już miałem okazję na komisjach mówić, w tym aspekcie mieliśmy jak gdyby 2 takie sorty naszych uczniów, miejscowych i pozamiejscowych. A w ten sposób likwidujemy wszelakie zapisy dyskryminacyjne i od tej pory wszyscy będą traktowani jednakowo. Dlatego mam nadzieję, że tak jak na komisji projekt uchwały zyskał pełną aprobatę, tak również uzyska pełną aprobatę na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Czarneckiemu. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Lub może ktoś się wstrzymał od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została podjęta przez radnych jednogłośnie i przyjęta oczywiście. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 25/174/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Wąbrzeźno programu Wyprawka Wąbrzeskiego Malucha. I nie wiem, czy pan Wojciech Czciński, czy pan Tomasz Sygnał? Ja spróbuję. Bardzo proszę. Pan burmistrz. Powiem to, ewentualnie zastępca mnie uzupełni. Szanowni państwo, no wydawać by się mogło, że to tylko niewielki program Wyprawka Wąbrzeskiego Malucha. Może też wiąże się z niewielkimi wydatkami, bo szacujemy, że to może być rocznie 10-12 tysięcy złotych. Niemniej jednak sądzę, że ten projekt uchwały i sam program mogą mieć duże znaczenie. Borykamy się ze znacznym wyludnieniem naszego miasta. Z roku na rok spada liczba mieszkańców. W zeszłym roku, w 2020, jeszcze niestety pandemia spowodowała, że to zmniejszenie się liczby ludności jest jeszcze większe. Państwo radni o tym wiedzą. Dzisiaj otrzymali zestawienie ode mnie, o które wnioskowali ilości urodzeń i zgonów w roku ubiegłym, ale też porównawczo z latami poprzednimi i jest no niepokojący trend zmniejszania się ilości liczebności naszego miasta. Na koniec ubiegłego roku to już było niewiele ponad 12,5 tysiąca osób i to jest prawie 300 mniej niż roku ubiegłym. I no staramy się i szukamy pomysłów na to, co zrobić, żeby nasze miasto się nie wyludniało, żeby zatrzymać ten trend albo żeby go odwrócić. Może budownictwo mieszkaniowe, może inwestycje w edukację, może tworzenie tych miejsc przyjaznych do przebywania w postaci rewitalizacji Podzamcza, placów zabaw, ale też nie bez znaczenia pozostaje tutaj budowanie lokalnych więzi, budowanie pewnego patriotyzmu, budowanie wizerunku miasta przyjaznego i rodzinom, i dzieciom, i seniorom. I właśnie ta propozycja uchwały Wyprawka Wąbrzeskiego Malucha adresowana jest do tych najmniejszych, tych noworodków i ich rodziców przede wszystkim. Chcielibyśmy, aby funkcjonował system, w którym nowo urodzone dzieci, niestety nie w Wąbrzeźnie, bo o tym też dyskusja trwa, ale w Wąbrzeźnie nie ma porodówki, potocznie mówiąc, ale dzieci rodzą się teraz w okolicznych miasteczkach. Niemniej jednak to są nadal nasze dzieci, mieszkańcy Wąbrzeźna, mieszkańcy rodzin, gdzie rodzice tutaj pracują i chcielibyśmy, aby takie rodzice takich dzieci otrzymywali dla tych dzieci coś charakterystycznego, lokalnego, coś sygnowanego logotypami miejskimi. Mianowicie mówimy w tej chwili o śliniaku, o kocyku, o kartelniku, w komplecie też mogłyby znaleźć się jakieś materiały czy elementy higieniczne, czy pieluszki, czy chusteczki nawilżane. Chcielibyśmy, aby taką paczkę rodzice dzieci otrzymywali. No mamy tutaj właśnie w głównym
zamierzeniu i oczekiwaniu jako efekt tego programu, że te dzieci te pamiątki sobie zostawią, rodzice będą ten moment narodzin dziecka i tego, że to dziecko akurat mieszkało od pierwszych dni w Wąbrzesie, będą wspominać je najlepiej, a może kiedyś za kilkanaście lat to też będzie powodem do tego, że te dzieci i pójdą do wąbrzeskiej podstawówki, i pójdą do wąbrzeskiej szkoły średniej i nawet jak na studia wyfruną, to wrócą tutaj. Na tym nam bardzo zależy i chcemy ten program rozpocząć. Ja przypomnę, że kiedyś, lata temu w Wąbrzeźnie takie poczuszki były przekazywane właśnie na oddziale położniczym w szpitalu. No teraz już tego nie ma takiej możliwości, ale proponuję przyjęcie uchwały w przedstawionym kształcie. Załącznikiem do uchwały jest regulamin wyprawki wąbrzeskiego Malucha. Program miałby dotyczyć wszystkich dzieci urodzonych po 1 stycznia tego roku, czyli będzie, jeżeli oczywiście Państwo radni przyjmą projekt uchwały, będzie rodzice, nawet dzieci urodzonych 1 stycznia będą mogli złożyć jeszcze wniosek, bo na to będzie 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka. No niestety formalności, jak złożenie wniosku, nie da się uniknąć w tej sprawie. Niemniej jednak mamy nadzieję, że nie będzie to uciążliwość na tyle istotna, żeby rodzice nie chcieli korzystać z tego prezentu i paczuszki dla ich pociechy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to przybliżenie nam pomysłu wyprawki dla Malucha. Czy są do pana burmistrza pytania? Nie widzę, zatem dziękuję bardzo i przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Tak jak i w przypadku poprzednich uchwał, wszyscy radni głosowali za podjęciem tejże uchwały, zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. I kolejna uchwała numer 25, /175/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. I poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Sławomira Jabłońskiego, o przedstawienie nam tego planu pracy. Panie burmistrzu, szanowni państwo, plan pracy jest w zasadzie zbliżony do roku ubiegłego z delikatnymi modyfikacjami. Punkt pierwszy, ocena wykonania budżetu miasta za 2020 rok. W punkcie drugim, wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie absolutorium dla burmistrza Wąbrzeźna za 2020 rok. W punkcie trzecim, przygotowanie dokumentów i wniosków do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ze współtorium w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Wąbrzeźna za 2020 rok. W punkcie czwartym, analiza wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt piąty, opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta w ramach wspólnych posiedzeń komisji, w tym projektu budżetu na 2022 rok. Punkt numer 6, kontrola jednostek organizacyjnych miasta zlecona przez Radę Miasta Wąbrzeźno, jeśli takie zlecenie nastąpi. I punkt siódmy, kontrola realizacji wybranych interpelacji i wniosków składanych przez radnych Rady Miasta w czwartym kwartale 2020 roku oraz w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku, a także kontrola rozliczania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym z budżetu gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku. Dziękuję i proszę o pozytywne przegłosowanie tego planu. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy macie państwo pytania do pana Sławomira Jabłońskiego? Nie widzę, żeby ktoś zgłaszał się. Zatem dziękuję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały? Czy ktoś jest przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie.
Dziękuję. Przedstawiam wyniki głosowania. Wszyscy radni byli za podjęciem tej uchwały, więc uchwała została przyjęta. I ostatnia uchwała na dzisiejszej sesji, uchwała numer 25, łamane przez 176, łamane przez 21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych gminy Miasto Wąbrzeźno do rejestru należności publiczno-prawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru należności publiczno-prawnych. I tutaj pewnie panią skarbnik poproszę o głos, chyba że pan burmistrz chce zabrać. To poproszę panią Mariolę Frankowską o omówienie tej uchwały. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Uchwałę omawialiśmy dosyć szczegółowo na komisji w poniedziałek, niemniej w takim skrócie telegraficznym. A więc od 2018 roku funkcjonuje rejestr należności publiczno-prawnych. Od 1.18 roku gminy mogą wpisywać swoje należności z tytułu podatków i opłat. Te podatki wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do niniejszego rejestru. Rejestr jest dostępny dla między innymi banków, które mogą tutaj korzystać do swoich potrzeb, do udzielania kredytów, jakichś wspierania przedsiębiorców czy osób fizycznych. I wtedy nie ma potrzeby wystawiania przez pracowników urzędu zaświadczeń, które są wymagane odnośnie zaległości. Więc jest to pewne narzędzie, które służy potrzebom zmniejszenia pracy w urzędzie, jakby ograniczenia wydawania tych informacji, ale też jest narzędziem świadczącym o tym, że jak wygląda sytuacja poszczególnych podmiotów, a poza tym jest też narzędziem ściągania zobowiązań, bo nie każdy chciałby być wpisany do takiego rejestru, nie każdy chciałby, żeby te dane były gdzieś ujawniane, ale nie zawsze płaci podatki, więc jakby dla solidarności, dlatego żeby wszyscy mieszkańcy płacili te podatki, taka prośba o wyrażenie zgody na wpisywanie dłużników i opłatach do rejestru należności publiczno-prawnych. Jeżeli Dziękuję są jakieś bardzo. Pytania, to ja proszę bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do pani? Myśmy szczegółowo rozmawiali na temat tego projektu uchwały na wspólnych komisjach, więc nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, przeciw lub wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Jeszcze chwileczkę. Tak, mam już wyniki. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na dzisiejszej sesji radni. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Bardzo państwu dziękuję za te głosowania i przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do punktu zapytania i wolne wnioski. I proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby na dzisiejszej sesji zabrać głos w jakiejś sprawie? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Czy pan burmistrz może chciałby coś powiedzieć, czy już wyczerpaliśmy tematykę? Pani przewodnicząca, jeżeli zostałem wywołany, to może skoro już sobie przygotowaliśmy dane demograficzne i te informacje o zgonach i
urodzeniach Wąbrzezin, to może bym kilka zdań powiedział o sytuacji w ostatnich latach w Wąbrzeźnie. Może to nie są zbyt optymistyczne dane i statystyki i chyba niestety w ogóle jesteśmy przytłoczeni tym, że media informują nas raczej o rzeczach złych, niedobrych i mało kolorowych, ale powiem może w kilku zdaniach, jak wygląda sytuacja urodzeń i zgonów w mieście. A mianowicie, proszę Państwa, tak jak w latach 2016, 17, 18, 19 ta średnia zgonów w mieście była zawsze na poziomie 150, to w roku 2020 podskoczyło to 30% do liczby 200. Analizując to, co się działo w kwartale, szczególnie ostatnim kwartale roku 2020, ale też 19 i 18, to w 18 i 19 odpowiednio tych zgonów było 38 i 44, a w 20 niestety 70. I tak naprawdę te zgony można przypisać, wzrost zgonów przypisać każdemu z tych miesięcy ostatniego kwartału, więc jest to niepokojący sygnał. Dlatego drodzy Państwo, jak widać, koronawirus w ostatnim kwartale roku ubiegłego zrobił nam duże szkody też tej liczbie mieszkańców. To są w wielu przypadkach dramaty rodzinne. Obawiam się, że te statystyki na początku tego roku będą podobne, dlatego osobiście ja wiem, że jest wiele poglądów i opinii na temat koronawirusa i szczepionek, ale osobiście dostrzegam pewne szanse na poprawę tej sytuacji poprzez szczepionki, które w Wąbrzeźnie właśnie się rozpoczęły. Ja może dla przypomnienia dopowiem, że tym koordynatorem miejskim szczepień jest pani Kornelia Madejska, która jeżeli jest z nami, to ja też może bym poprosił o parę zdań w kwestii szczepienia, bo one ruszyły w ubiegły poniedziałek w Wąbrzeźnie. Może pani Kornelia by nam powiedziała, ile osób udało się zaszczepić w Wąbrzeźnie, jakie jednostki szczepienia realizują i jakie są nasze obowiązki w tym zakresie. Bardzo krótko poprosimy i też o przypomnienie swojego numeru telefonu, bo być może oglądają nas osoby z zewnątrz, które chciałyby numer do infolinii do pani Kornelii Madejskiej posiadać, więc tym przykrym akcentem ja się z Państwem pożegnam, a poproszę jeszcze panią Kornelię o kilka zdań w kwestii szczepień. Dziękuję bardzo. Jest z nami pani Kornelia Madejska. Tak, jestem. Dzień dobry Państwu. Witamy. Powiem tak, na chwilę obecną, jeśli chodzi o szczepienia, mamy taki raport na stronie Ministerstwa Zdrowia, na stronie Szczepimy się. I w chwili obecnej, to są dane z dzisiejszego dnia z godziny 10.30, jeśli chodzi o nasz powiat, zaszczepionych jest ogólnie 348 osób, tylko tutaj też nie mamy podziału na to, czy to są osoby ze służby zdrowia, czy to są też osoby, których szczepienia ruszyły od minionego poniedziałku, czyli od 25 stycznia. Dzienna liczba szczepień to są 83 szczepienia. Szczepienia na terenie miasta wykonują wszystkie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oprócz ośrodka Amicus. Poza tym szczepienia można również wykonać w ośrodkach w Płużnicy, w Książkach oraz w Dębowej Łące. Nie mamy rejonizacji, w związku z tym, jeżeli się okaże, że taka sytuacja, że na przykład u nas zabraknie miejsca na szczepienia, to oczywiście można próbować zarejestrować się na terenie gminy Ryński, gminy Płużnica. Naszym obowiązkiem, jeśli chodzi o zadanie własne gminy, jest zapewnienie dowozu osób, przede wszystkim niepełnosprawnych. Tak, bo jeżeli są to osoby już takie obłożnie chore, to obowiązek zaszczepienia takiej osoby mają ośrodki zdrowia, które były zobligowane do zorganizowania mobilnych punktów szczepień. Jeśli chodzi o dane kontaktowe do mnie, do osób, które by chciały szczegółowych informacji, znaczy ja podkreślam, że te informacje są też na naszej stronie internetowej, ale myślę, że co niektórym osobom łatwiej jest po prostu z nami porozmawiać. Więc to są dwa numery telefonu. Jeden jest numer na infolinię 56 688 4500 lub numer komórkowy 695 984 312. I ten numer, ta infolinia jest odbierana przez pracowników Straży Miejskiej
i ona jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do godziny 15. Natomiast bezpośredni numer telefonu do mnie, bądź też do pracowników Wydziału Oświaty, którzy też w razie gdyby mnie nie było, to udzielą takiej informacji dotyczącej zorganizowania dowozu lub też jakichkolwiek pytań dotyczących szczepień. To jest numer komórkowy 693-360-096 oraz numer stacjonarny, to jest numer bezpośredni do Wydziału, to jest 56-688-4518. Także myślę, że mówię, no wszelkie informacje są na stronach ministerstwa, są na stronie wojewody, są na naszej stronie internetowej Urzędu Miasta. My na bieżąco wszystkie rzeczy, które przysyła nam koordynator wojewódzki oraz to, co się pojawia na ministerstwie, my wrzucamy na stronę, więc myślę, że to jest najkrótsza droga, ale mówię, gdyby ktoś chciał bezpośrednio porozmawiać, to zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani kierownik, czy są pytania do pani Kornelii Madejskiej? Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Proszę, pan Marcin Lewicki. Tak, mam pytanie do pani kierownik, do pani Kornelii Madejskiej. A propos tych telefonów, bo pani kierownik podała tu dwa numery telefonu. Mam pytanie, to rozumiem, że jeden telefon to jest stacjonarny w Urzędzie Miasta, a drugi to jest też, że tak powiem, no, pani służbowy numer telefonu, tak? Tak, są podane cztery numery. Dwa numery dotyczą infolinii, którą odbierają pracownicy Straży Miejskiej, tak? To jest infolinia dotycząca zgłoszenia i gdyby ktoś chciał zgłosić zgłosić potrzebę dowozu na szczepienie, i to są te dwa numery 4500 i druga komórka, która się zaczyna 695. Natomiast dwa kolejne numery to są bezpośrednio do nas, tak? Czyli moja komórka służbowa 693 początek i stacjonarny do wydziału. No dobrze, to mam takie pytanie jeszcze. Czyli teoretycznie nie ma takiego jednego numeru telefonu, który pani ma tylko i wyłącznie do tych spraw covidowskich, że tak powiem, szczepienia. Bo tamte są wiadomo służbowe, czyli do wszystkiego, że tak powiem, tak, z różnymi sprawami oczywiście i panowie burmistrzowie, ale też i wiadomo mieszkańcy mogą do państwa dzwonić, ale takiego typowego numeru oddzielnego tylko i wyłącznie w tej sprawie nie macie panie. Są dwie komórki służbowe. No dobrze, chodziło mi o to, czy, bo wiem, że zawsze był w Urzędzie Miasta, przeważnie zawsze był taki zwyczaj, nie wiem, może pan któryś z burmistrzów mi odpowie, było zawsze tak, że było kilka wolnych numerów w Urzędzie Miasta właśnie przez operatora, który dostarcza, obsługuje Urząd Miasta i wiem, że zawsze były jakieś takie właśnie numery, tak zwane no, na godzinę było, że w razie czego by się coś stało, to są te specjalne numery, więc pytanie jest, czy właśnie posiadamy jeszcze takie numery i teraz właśnie dobry by był taki przykład, że pani Kornelia, pani kierownik by miała właśnie taki numer, gdy tylko by wiadomo, że on tylko chodzi o te sprawy, o nic innego. Wtedy wiadomo, taki pracownik wie, że to jest tylko to i tylko ten jeden numer, tylko w tej jednej sprawie. Czy ja mogę odpowiedzieć na to pytanie za panów burmistrzów? Ja powiem państwu tak, ja i tak mam cztery numery, cztery telefony, które odbieram jak jestem w pracy, więc piąty telefon to dla mnie by był naprawdę utrudnieniem. Okej, okay, jeżeli tutaj jest taka odpowiedź, jeżeli dla pani kierownik jest to wystarczające, okej. Okay. Pan, pan wojewoda nałożył na nas obowiązek utworzenia infolinii, która ma działać od 8 do 15. Tym bardziej ja się cieszę, że pani Kornelia podaje swój telefon służbowy. Nie zachęcam, ale wiem, że na pewno odbierze też w innych godzinach. Miejmy nadzieję, że no, mieszkańcy, którzy będą potrzebowali tego dowozu na szczepienie, o terminie szczepienia wiedzą wcześniej i będą mogli faktycznie z wyprzedzeniem sobie to u nas zorganizować. Ja mam jeszcze pytanie do pani Kornelii, czy ktoś na tą chwilę po tych raptem no dwóch, dzisiaj trzeci dzień szczepień, ktoś potrzebował dowozu? Nie, na chwilę obecną nie i powiem państwu, że dzisiaj jestem po konferencji z koordynatorem wojewódzkim i tak naprawdę jeśli chodzi o takie gminy wielkości naszej, to zgłaszają się naprawdę pojedyncze osoby, powiem do 10, tak? Natomiast jeśli chodzi o takie większe gminy jak Toruń czy Bydgoszcz, no Bydgoszczy było 27 takich zgłoszeń, Toruń miał dużo, bo 40. Więc to nie jest nie wiadomo na jaką skalę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytanie do pani Kornelii? Nie widzę. Zatem przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszej sesji, a mianowicie do zamknięcia sesji. Wobec wyczerpania porządku obrad
zamykam 25. sesję 8. kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 27 stycznia 2021 roku. Proszę Państwa o wyłączenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.